Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Pokój i prawo. Na tych dwóch filarach prezydent Andrzej Duda oparł swoje wystąpienie na forum ONZ. Krytykował agresję w relacjach międzynarodowych i brak poszanowania prawa. Upominał się o los prześladowanych mniejszości religijnych, zwłaszcza chrześcijan. Polityk przypomniał, że Polacy są dumnym narodem. W debacie generalnej 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Andrzej Duda wystąpił jako trzeci mówca bezpośrednio po Baracku Obamie przed prezydentem Chin i prezydentem Rosji. Pokój i prawo. Dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii świata. Mówił prezydent i wskazywał, że my Polacy wiemy doskonale, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Przypomniał niemiecką i sowiecką agresję na nasz kraj w 1939 roku. Andrzej Duda jasno opowiedział się przeciw przemocy w stosunkach międzynarodowych i napadaniu na słabszych. Kiedy jakieś państwo dokonuje agresji, prowadząc swoją politykę zagraniczną przy pomocy faktów dokonanych, czołgów, rakiet i bomb, społeczność międzynarodowa jest zobowiązana do odrzucenia faktów powstałych w wyniku takich działań. W przemówieniu nie zabrakło też odważnych słów dotyczących Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kluczowe jest kontynuowanie prac nad poprawą efektywności funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, ciała odpowiedzialnego za ochronę międzynarodowego pokoju. Z kolei wczoraj Andrzej Duda zabrał głos w ramach szczytu ONZ dotyczącego agendy rozwojowej po 2015 roku. Podkreślił, że pomoc finansowa dla krajów rozwijających nie powinna łączyć się z narzucaniem ideologii. Nie powinniśmy łączyć pomocy rozwojowej z działaniami, które inni postrzegają jako narzucanie im systemu wartości czy ideologii. Dotyczy to zwłaszcza kwestii modelu rodziny, programów edukacji, wychowania dzieci i ochrony życia, wskazywał polityk. Skupmy się na normach, które wszystkim w równym stopniu przyniosą gwarancję wolności i poprawy bytu. Takimi normami jest państwo prawa, wolność i inkluzywny model społeczeństwa. Tam, gdzie przestrzegane jest prawo, gdzie gwarantowana jest sprawiedliwość, gdzie instytucje publiczne są sprawne i działają na rzecz dobra obywateli, tam tworzone są realne podstawy do prawdziwego rozwoju i prawdziwego dobrobytu. Historyk dr Piotr Gawryszczak wskazuje, że te słowa prezydenta wygłoszone na forum ONZ mają szczególne znaczenie. Jest to taki głos, który staje w poprzek tym takim lansowanym przez liberalno-lewicowe środowiska modą, że trzeba właśnie ograniczyć przyrost naturalny, że trzeba tylko rozwijać państwa bogate, a biedne tylko tam im rzucić jakiś ochłap i czekać, aż, nie wiem, wymrą te narody. Wystąpienie prezydenta było bardzo dobre. Tak jak stwierdził profesor Szczelski, to wystąpienie było bardzo ważne i tutaj trzeba się z nim zgodzić. Przede wszystkim prezydent na pewno odróżnił się od swojego poprzednika tym, że to wystąpienie było bardzo sprawne, ono było bardzo interesujące i językowo było rzeczywiście powiedziane bardzo dobrze. Wydaje mi się, że najważniejsza kwestia to to, że stwierdził, iż podstawą rozwoju Polski będą tradycyjne wartości. I to jest to, myślę, co będzie pokazywało kurs jego polityki na arenie międzynarodowej przez najbliższe lata. Podsumowuje politolog Marcin Pawlik. Prezydent Andrzej Duda przy okazji sesji w ONZ-cie będzie rozmawiał m.in. z przywódcami Chile, Jordanii, Ukrainy, Kazachstanu, Węgier, Senegalu i Nowej Zelandii. Prezydent Rzeczypospolitej będzie też uczestniczył w konferencjach wielostronnych, m.in. dotyczących misji pokojowych oraz walki z terroryzmem i tzw. państwem islamskim. Rosyjski ambasador Siergiej Andrijew na dywaniku w MSZ. Dyplomata tłumaczy się ze swojej skandalicznej wypowiedzi, w której obwinił Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Słowa rosyjskiego ambasadora potępia Kongres Żydów Amerykańskich. Sprawa ma związek z próbą wyjścia Kremla z międzynarodowej izolacji, w jakiej znalazła się Rosja po aneksji Krymu i wojnie w Donbasie. Siergiej Andrijew to zawodowy dyplomata. W służbie jest od 35 lat. Funkcję ambasadora w Polsce objął w sierpniu ubiegłego roku. Siergiej Andrijew kilka dni temu wywołał dyplomatyczny skandal wypowiadający w TVN24 te oto słowa. Polityka Polski doprowadziła do tej katastrofy, która odbyła się we wrześniu 36
1939 roku. Rosyjski ambasador oskarżył Polskę o doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej, ale to nie jedyna szokująca wypowiedź rosyjskiego dyplomaty. Andrijew twierdzi również, że 17 września 1939 roku Związek Sowiecki nie napadł na Polskę. Co zatem stało się tego dnia? Zdaniem ambasadora było to wstąpienie wojsk radzieckich na terytorium zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, kiedy los wojny między Niemcami a Polską był zdecydowany. W tamtych warunkach już chodziło o zagwarantowanie interesu i bezpieczeństwa Związku Radzieckiego. To powrót stalinowskiej propagandy, mówią zgodnie historycy. Dr Michał Sempołowicz z Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że słowa ambasadora w żaden sposób się nie bronią. Fakty historyczne są takie, że od 1932 roku mieliśmy podpisany pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim. Wkraczając 17 września, Związek Sowiecki ten pakt złamał. Polskie MSZ wezwało ambasadora na rozmowę, po której Siergiej Andrijew tłumaczył, że w wywiadzie nie był wystarczająco precyzyjny i nie miał zamiaru obrażać narodu polskiego. Ale jednocześnie dodał, że polityka rządu polskiego w latach 30. doprowadziła do katastrofy Polski. Po spotkaniu komunikat wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasadorowi przypomniano, że rolą dyplomaty jest budowanie klimatu zaufania i praca na rzecz rozwoju stosunków z krajem akredytacji, czemu jego ostatnie wypowiedzi nie służą. W trakcie rozmowy przywołano publikację Białe Plamy, Czarne Plamy, stworzoną pod auspicjami polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, która jest próbą wspólnego spojrzenia na historię XX wieku, w tym II wojny światowej, jako właściwy sposób dyskusji o trudnych problemach historii między naszymi krajami. Oskarżenie Polski odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej to gra Kremla, mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Dlatego trzeba zachować tutaj zimną krew i nie poddać się również emocjom, co nie znaczy, że nie może być tutaj, nie trzeba zdecydowanej reakcji ze strony Polski. Historyk profesor Mieczysław Ryba podkreśla, że Rosjanie wykorzystują historię po to, aby zbadać pewną sytuację polityczną, stan polityki w relacji do Polski i w relacji do świata. W związku z czym zaatakowanie Polski od takie werbalne ma z jednej strony pokazać, czy rzeczywiście władze w Warszawie są adekwatnie odpowiedzieć, są w stanie adekwatnie odpowiedzieć, a z drugiej strony jak zareaguje Zachód i czy rzeczywiście zmieniło się coś w relacji do Moskwy. Jak na razie na słowa Siergieja Andrijewa zareagował przewodniczący Kongresu Żydów Amerykańskich. Jednak ignorowanie przez ambasadora Rosji bolesnej i dobrze udokumentowanej historii lat 1939-1941 oraz sugerowanie, że Polska sama sprowadziła katastrofę na siebie i innych, jest odwracaniem prawdy historycznej. Tę wypowiedź niewątpliwie zauważy Kreml, zwłaszcza że w tych dniach Stany Zjednoczone odwiedza prezydent Władimir Putin, który dziś wygłosił przemówienie na forum ONZ i spotkał się z Barackiem Obamą. Sygnał, który oni czytają w perspektywie polityki Stanów Zjednoczonych, nie w perspektywie polityki Polski. Jak ta sprawa będzie tam widziana? Poza kontekstem geopolitycznym wypowiedź ambasadora Andrijewa powinna polskim władzom po raz kolejny uświadomić konieczność prowadzenia skutecznej polityki historycznej, która zada kłam oskarżeniom, jakoby to Polska była w czasie II wojny światowej katem, a nie ofiarą. Czy legendarny niemiecki złoty pociąg, który podczas II wojny światowej miał wywieźć z Wrocławia cenne kruszce, istnieje naprawdę? Dziś w Wałbrzychu kilkudziesięciu żołnierzy z 1. Pułku Saperów imienia Tadeusza Kościuszki w Brzegu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu rozpoczęło przeszukiwanie terenu, na którym może być ukryty złoty pociąg. Odkrycia rzekomego złotego pociągu dokonali dwaj mężczyźni, Polak i Niemiec. Pod koniec kwietnia zeszłego roku już wiedziałem, że pociąg tutaj stoi. Do akcji wkroczyło wojsko. Poszukiwania odbywają się na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych. Żołnierze do sprawdzenia mają około hektara terenu. Teren będzie sprawdzany przez saperów z 1. Pułku Saperów oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Za pomocą wykrywaczy min, georadarów ten teren będzie sprawdzony do około 1 metra. Jednak sprawdzenie gruntu nie oznacza rozpoczęcia poszukiwań pociągu. Jedynym powodem zaangażowania zarówno władz samorządu, jak i wojewody i jednostki wojskowe są względy bezpieczeństwa. Badanie ma być przeprowadzone pod kątem saperskim, radiacyjnym i chemicznym. Ma ono na celu wykluczenie zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
Dlatego też wojsko podpisało z władzami samorządu i województwa umowę na zbadanie tylko określonego terenu. Umowa z wojskiem opiewa na kwotę kilku tysięcy złotych. W umowie jest to termin zakreślony na okres od 28 września do 3 października. No, z ewentualną uwagą, że gdyby ten termin się przedłużył bądź skrócił, to będzie musiało być to obwarowane aneksem. Mężczyźni, którzy twierdzą, że znaleźli zaginiony pociąg ze złotem, domagają się nagrody 10% znalezionego. My znamy właściciela pociągu, jest nim państwo polskie, skarb państwa, stąd znalazcy dokonali zgłoszenia wprost do skarbu państwa. Wezwali, poinformowali właściciela o tym, że znaleziono jego rzecz i wezwano właściciela do odbioru. Do dzisiaj nie mamy potwierdzenia na piśmie o przyjęciu znaleziska przez Skarb Państwa. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy złoty pociąg rzeczywiście istnieje. Dopiero jak się odkopie, to będzie wiadomo, czy to są czołgi na platformach, czy to jest pociąg pancerny, ale jest taka rzecz, że Niemcy pod koniec wojny używali niskopodłogowych platform do przewożenia czołgów, armat i one częściowo służyły jako część składowa pociągu pancernego, który nie był pancerny jako dosłownie pancerny. O ile saperom na głębokości zaledwie 1 metra uda coś się znaleźć. Ponad 1 000 000 osób uczestniczyło we mszy świętej w Filadelfii, której przewodniczył ojciec święty Franciszek. Zakończyła ona 8. Światowe Spotkanie Rodzin. W homilii papież Franciszek zachęcił wszystkie rodziny do otwarcia się na Ducha Świętego i docenienia małych gestów. Popołudniowa msza święta w Filadelfii była uwieńczeniem 8. Światowego Spotkania Rodzin oraz pielgrzymki Ojca Świętego do USA. W spotkaniu uczestniczyły rodziny ze wszystkich kontynentów. Moja rodzina była bardzo pobożna. Zostaliśmy wychowani, aby zawsze chodzić do kościoła i modlić się regularnie. To była niesamowita okazja, aby być tutaj i mówić o tym wraz z moim synem i moją rodziną. Przed rozpoczęciem liturgii Ojciec Święty objechał wszystkie sektory, w których zgromadziło się ponad 1 000 000 osób. W homilii papież Franciszek zachęcił do otwarcia się na działanie Ducha Świętego i podkreślił, że miłość Pana Boga daje nam pewność, że poszukuje On każdego człowieka i czeka na Niego. Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miały udział w uczcie Ewangelii. Jezus mówi, nie powstrzymuj niczego, co jest dobre, a przeciwnie, pomóż mu wzrastać. Ojciec Święty podkreślił, że wiara otwiera okno na obecność i działanie Ducha Świętego. Podobnie jak szczęście, świętość jest zawsze związana z małymi gestami. Uczymy się ich przede wszystkim w domu i rodzinie, mówił papież Franciszek. Miłość ukazuje się przez małe rzeczy, przez dbałość o małe, codzienne znaki, które sprawiają, że czujemy się jak w domu. Wiara wzrasta, gdy jest przeżywana i ukształtowana przez miłość. Dlatego nasze rodziny, nasze domy są prawdziwymi kościołami domowymi. Są to właściwe miejsca dla wiary, aby stawała się życiem, a życie stawało się wiarą. Papież Franciszek wskazał, że nie można dłużej tolerować sterylnych podziałów. Starania o ochronę świata muszą prowadzić też do połączenia całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i integralnego rozwoju. Ojciec Święty wezwał w imieniu chrześcijan wszystkie narody, aby otwarły się na Bożą miłość i dobro wszystkich rodzin na ziemi. Obyśmy wszyscy mogli być otwarci na cuda miłości dla dobra wszystkich rodzin świata, a tym samym przezwyciężali zgorszenie wąskiej, małostkowej miłości, zamkniętej w sobie, niecierpliwej wobec innych. Na zakończenie mszy świętej papież Franciszek wręczył egzemplarze Ewangelii rodzinom reprezentującym wszystkie kontynenty. Uczestnicy międzynarodowego spotkania rodzin liczą, że będzie ono owocne. Jestem bardzo szczęśliwa z powodu charyzmy i pokory papieża. Mówił o rodzinie, jedności i miłości, że powinniśmy mieć dzieci i dbać o nie. Podobnie jako osoby starsze. Jestem z Hondurasu. Bardzo chciałam tu być i jestem bardzo szczęśliwa, że spotkałam tak wielu ludzi z całego świata. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, ksiądz arcybiskup Vincenzo Paglia, ogłosił, że kolejne 9. Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w 2018 roku w Dublinie w Irlandii.
Talibowie rozpoczęli dziś drugą w tym roku ofensywę na Kunduz, stolicę prowincji o tej samej nazwie na północy Afganistanu. W ostatnich latach na spokojnej wcześniej północy Afganistanu doszło do eskalacji przemocy. Skoordynowane ataki talibów rozpoczęły się około godziny 6 czasu lokalnego. W centrum Kunduzu słychać było między innymi wystrzały z ciężkiej artylerii. Wszystkie nasze afgańskie siły walczą z wrogami. Do ostatniej kropli naszej krwi będziemy bronić tego terytorium. Walki toczyły się wokół miasta. Sytuacją zaniepokojona jest ludność cywilna. Bojownicy są blisko czterech bram wejściowych do Kunduz i nikt nie jest w stanie udać się przez nie gdziekolwiek, ponieważ wszystkie z nich zostały przechwycone przez bojowników. Wprawdzie afgańskie władze utrzymują, że bojownicy talibscy starli się z siłami rządowymi na obrzeżach Kunduzu, jednak pojawiły się też informacje, jakoby talibowie weszli do miasta. Od zeszłego tygodnia mamy do czynienia z falą przemocy, z falą zamachów bombowych, zamachów samobójczych na instytucje dobra publicznego oraz na różnego rodzaju zgromadzenia publiczne, nie polityczne, prawda? Mieliśmy zamach na mecz piłki nożnej, był zamach na centrum kulturalne w innym mieście, więc tutaj ta ofensywa i przejęcie, prawda, kontroli nad pewnym miastem, gdzie talibowie są dość silni, mają dość duże poparcie, prawda, społecznej lokalności, świadczy o tym, że ten proces demokratyzacji Afganistanu ma się nijak do rzeczywistości. Dla islamistów przejęcie kontroli nad ponad 300-tysięcznym miastem byłoby dużym sukcesem, zwłaszcza że w tym roku afgańskim siłom bezpieczeństwa udało się wyprzeć talibów z większości terenów zdobytych w ostatnich miesiącach. Teraz talibowie zapowiadają odwet. Chcemy zbudować szkołę religijną, zbudować mosty, drogi, rząd na prawie szariatu, dlatego wyszliśmy o to walczyć. Kunduzu broni wyszkolona przez NATO afgańska armia i policja. Ofensywa talibów na Kunduz, zresztą nie pierwsza w tym roku, nie jest dobrą prognozą na przyszłość z prostej przyczyny. Oznacza to, że talibowie w tej chwili odzyskują swoje siły. No i co jest charakterystyczne, zaatakowali praktycznie w mateczniku swoich przeciwników. Sytuacja w Afganistanie jest niestabilna i nic na to nie wskazuje, że może się to zmienić. Struktury państwowe są słabe, nie spełniają one w żaden sposób oczekiwań społeczeństwa. Dlatego wielu Afgańczyków wspiera talibów. I tą informacją kończymy główne wydanie ponownie z Państwem. Spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Zapraszam. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Czeka nas chłodna, ale w miarę pogodna noc w naszym kraju. Temperatura spadnie do 5-7 stopni Celsjusza. Opady deszczu spodziewane są tylko na Pomorzu. Jutro z kolei czeka nas pogodny poranek, jednak nie na długo. Z upływem czasu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego, a słaby deszcz może padać na Pomorzu i we wschodnich regionach kraju. W ciągu dnia maksymalnie od 13-14 stopni na wschodzie, około 15 w centrum, do 16 na zachodzie. Powieje dość silny wiatr z północnego wschodu. Jutro przewidziane są wahania ciśnienia na barometrach 1034 hektopaskale. A na koniec zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach. Do zobaczenia. W środę pojawi się znacznie więcej chmur. Na wschodzie i południu kraju bez przejaśnień okresami może padać słaby deszcz lub mżawka. W zachodniej części Polski więcej szans na słońce, jednak i tam po południu możliwe deszcz. Przejaśnienia spodziewane są tylko na Pomorzu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna wzrośnie od 10-11 stopni na wschodzie do 13-14 w zachodnich regionach kraju. Nadal odczuwalny będzie umiarkowany północno-wschodni wiatr. Czwartkowy poranek na przeważającym obszarze kraju będzie chłodny i mglisty. Przed południem na północy i południu pogodnie, z kolei w środkowych regionach dużo chmur. Po południu w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie od 11-12 stopni na wschodzie i w centrum do 13 na zachodzie. Wiatr wschodni umiarkowany i słaby.